świat wielkie spleczywo. Narodzie mój, jak dom zuchwały, wezbrany ogniem sokół żrały. Według informacji stałych mieszkańców koła, Niemcy wywozili więźniów z baraków ciężarowymi samochodami. Z lasku dochodziły seryjne strzały i widać było dymy. Czuć było straszliwe, trujące zapachy trupie, które przypominały te streblinki. Ludzie ci znikali. Po 2-3 dniach opróżnione baraki Niemcy zapełniali nowymi transportami więźniów, którzy następnie także byli wywożeni i bez śladu znikali. Mówiono, że w lasku są palone ciała zabitych w obozie i to powtarzało się aż do powstania warszawskiego. Na terenie obozu w lasku znajdował się jednopiętrowy budynek murowany, w którym znajdowała się suteryna. Mieściła ona do 300 więźniów jednorazowo i około 1000 przechodziło przez nią tygodniowo, których rotacyjnie wywożono transportami na stracenie w komorach gazowych w tunelu w Warszawie Zachodniej. Powszechnie było wiadomo, że z obozu na Kole nocami pędzono ludzi na zagazowanie do tunelu w Warszawie Zachodniej. Takie transporty Niemcy pędzili po 2 razy w każdym tygodniu. W Warszawie Zachodniej też był obóz. Mieszkańcy Warszawy Zachodniej twierdzili, że zagazowano tam co najmniej 50 000 ludzi i twierdzili, że zwłoki osób zagazowanych w tunelu Niemcy wywozili na spalenie do krematoriów do dawnego getta. Działanie KL Warszał od października 1942 potwierdzone zostało na 4. procesie norymberskim, który zaliczył wytyczne Himmlera z 9 listopada 1942 do materiału dowodowego i wpisał je do dokumentów norymberskich pod pozycją NO 1611. Warszawę, jak paliła się w wielu miejscach. Straszny widok, naprawdę straszny. Szliśmy bardzo nisko, oświetleni reflektorami, które jednak nie mogły przez cały czas trzymać nas w stożku, bo raz po raz wpadaliśmy w cień rzucany przez wyżej położone części miasta. Prała do nas artyleria i karabiny maszynowe. Widzieliśmy, jak smugi pocisków zamykają się ponad samolotem. Lecieliśmy nad Wisłą, poniżej poziomu mostów, nad którymi pilot przeciągał maszynę i znów schodził w dół. Skręciliśmy za mostem Kierbedzia w lewo, natychmiast pilot podciągnął maszynę trochę wyżej do zrzutu. Na placu Trzech Krzyży zasobnik wylądował na kopule kościoła świętego Aleksandra, niemieckiego gniazda oporu. Na dach kościoła wdrapało się 4 ludzi, lecz seria z niemieckiego karabinu maszynowego wszystkich ich dosięgła i zmiotła. Niemcy opuścili nad miastem ze 200 rakiet oświetlających na spadochronach.